dzisiejszym ochłodzeniu od jutra cieplej, ale i odwiedziny kolejnego frontu z różnorodnymi opadami. Aleksandra Kostka, zapraszam na aktualizację prognoz. Wspomniany front zacznie wkraczać do Polski już w nocy. Obejmie on obszar na zachód od Wisły i przyniesie opady mieszane najpierw śniegu, a potem deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu na drogach. Uwaga, ślisko. Śnieg może jeszcze poruszyć w górach, ale tutaj opady będą raczej zanikające. Na termometrach od minus 4 stopni do zera, ale przez silniejszy wiatr w odczuciu dużo zimniej. Największe jego porywy na krańcach północnych, a także południowych. Jutro, 13 lutego, a jak mawia piosenka, 13 wszystko zdarzyć się może. A to wiatr, a to śnieg, za chwilę deszcz ze śniegiem, lokalnie przejściowo deszcz marznący, a potem miejscami zacznie się przejaśniać. I wszystko wskazuje na to, że zarówno nadchodzący weekend, jak i kolejny tydzień nie przyniosą ostrej zimy. Do zobaczenia wieczorem.